Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Pana Edwarda Jarmusiewicza, wójta gminy. Witam Pana Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Witam Panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam Panią Malwinę Misiąk, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Witam serdecznie Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów. Witam Panią Protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminą Strony Elektronicznej. Stwierdzam, że nas tam 15 radnych. Obecnie w tej chwili na sali jest 12, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Zaproszenia na sesję otrzymali Państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z okresu między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka. Punkt ósmy. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Adamówka za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka za 2021 rok. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce za 2021 rok. Punkt 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 4/21/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia płatności za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym w formie dziennego domu pomocy. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2022-2023. Punkt 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 2/14/2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt 17. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 18. Zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prosiłbym bardzo, aby po punkcie 6. w miejsce punktu dotychczasowego podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka wprowadzić uchwałę podjęcie uchwały w sprawie zaczynania zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na rok 2022 i również taki sam tytuł uchwały prosiłbym o wprowadzenie w punkcie 8. W związku z tym punkty do punktu
dotychczasowego 13 będą miały numer o 1 wyższy i po zmianie po punkcie 14 ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 prosiłbym o wprowadzenie punktu 15 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku numer 1 uchwały numer 4/27/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 czerwca w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Gminy Adamówka na 1 lipca 2021 roku do 31 lipca 2023 roku w ramach realizacji projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. W związku z tym kolejne punkty będą miały numer o 1 wyższy i oprócz tego po punkcie dotychczasowym 16, który teraz będzie miał numer 18, czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę. Tutaj w trakcie składa się pomyłka. Tą uchwałę, którą chcemy zmienić, to ma numer 3 łamane przez 21 jest 17 sierpnia 2020 roku. I po tym punkcie 18 prosiłbym o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. To był punkt 19 i punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. I sprawy różne miały numer 21 i zakończenie obrad 22. Dziękuję również panu wójtowi. To z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkty przedstawione przez pana wójta. Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. W sprawie rozszerzenia porządku obrad głosowało 12 radnych. Za rozszerzeniem głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Otwieram więc głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie za
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta gminy z okresu między sesjami. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie ostatniej sesji miały miejsce bardzo ważne wydarzenia dotyczące naszej gminy. No zacznę może od składanych wniosków o dofinansowanie. A więc jeżeli chodzi o wniosek złożony do PROW-u o dofinansowanie w wysokości ponad 3 miliony złotych rozbudowy miejcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie tego miejsca na tym przysiłku, który jest nazywany Cakłady, ale jest to maleńki przysiłek, który jest położony na terenie dwóch miejscowości. Część zabudowań to jest miejscowość Krasna, część już jest Pawłowo. Tutaj w Departamencie PROW-u została przeprowadzona wstępna kwalifikacja tych wniosków. Jeżeli uda nam się uzupełnić dokumentację, bo jesteśmy świadomi, że ta dokumentacja nie jest kompletna, to otrzymamy wnioskowane dofinansowanie. Tutaj w tym programie można dostać 100% dofinansowania kosztów realizacji tej operacji, ale na kosztorys na te roboty, które są przewidziane w tym zadaniu, w tej operacji, no, kosztorys jest dużo wyższy, bo przekracza 5 milionów złotych. Natomiast no, wszystko rozstrzygnie się, jeżeli no, szczęśliwie otrzymamy dofinansowanie w przetargu. Natomiast otrzymaliśmy również dofinansowanie na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości 4 455 tysięcy złotych. I w ramach tego będą realizowane te oświetlenia, które są już zaprojektowane oraz tych miejscowościach, gdzie przy tych stacjach, gdzie zapas energetyczny przewiduje przebudowę linii niskiego napięcia. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 4 miliony 180 tysięcy złotych na dokończenie, tak trzeba by było nazwać, budowy, czy nawet może bardziej precyzyjnie rozwiązania problemu.
budzi u niektórych mieszkańców takie dziwne podejście. Dlatego też chciałbym wszystkim Państwu radnym przybliżyć, na czym ta przebudowa polega. Otóż jest to kompletna przebudowa drogi, która polega na tym, że cała nawierzchnia wraz z podbudową jest po prostu zdejmowana. Zdejmowana jest przy pomocy specjalnych urządzeń, które rozdrabniają zarówno nawierzchnię, jak i podbudowę. I tutaj taka istotna informacja. W wielu miejscach, to co powiedziałem, że rozbierają podbudowę, jest nieprawdą. Tam w wielu miejscach nie ma żadnej podbudowy. Asfalt jest położony w niektórych miejscach na piasku, no, w lepszych na żwirze. I tutaj mimo różnych wątpliwości, również moich, dlaczego tak pan wybrał taką technologię, no, wszystkich nas, można powiedzieć, zawstydził. Wszystkich tych, którzy jakoś rozsądnie podchodzą. Natomiast są mieszkańcy, którzy w ogóle nie rozumieją. Uważają, że no, taką mieliśmy wspaniałą drogę i teraz rozebrali to wszystko. I teraz trzeba powiedzieć, że wszystki materiał, który powstał, czy ten recykling, który został, ten destrukt, będzie poddany recyklingowi. Ale na czym polega cała przebudowa? Więc po zdjęciu tego wszystkiego, to co jest, co było pod spodem, pod nawierzchnią, jest stabilizowane cementem. Technologia jest taka sama na całej długości drogi, czyli jest wykonana stabilizacja. Na tej stabilizacji robi się kolejną warstwę podbudowy, wykorzystując ten destrukt, który powstał z rozbiórki, no tak jak powiedziałem, podbudowy, gdzie była i nawierzchni. Robi się to w tak zwanej technologii MCE, czyli po prostu to jest taki skrót, który oznacza, że wykonuje się to, że wykonuje się mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną. Czyli na tym rozłożonym destrukcie jest rozścielany specjalnym urządzeniem cement, więc nie z jakichś tam worków, które znikały w przeszłości, tylko specjalne urządzenie rozściela cement i po tym idzie specjalna maszyna, która miesza i ma dozowaną sukcesywnie emulsję prosto no, z beczki, która jest na specjalnym samochodzie. Po wykonaniu tej warstwy natychmiast w tym samym dniu jest wykonywana warstwa wiążąca z masy asfaltowej. No i jak ktoś uważnie się przygląda temu, to widzi, że bezpośrednio po wykonaniu tej drugiej warstwy podbudowy, z tej masy MCE, samochody z asfaltem wjeżdżają i nie jest tego żadne najmniejsze nawet ugięcie. Więc jest to taka nowoczesna technologia, która na terenie naszej gminy na żadnych drogach, nawet na drogach wojewódzkich nigdy nie była stosowana. No i oczywiście no, są wykonywane kanały deszczowe. Rozpoczęły się w tej chwili też już budowa chodników.
bardzo się powiem tej technologii, ponieważ znam teren Cierpic. No i tutaj i my, i wykonawca miały duże szczęście, że robione to było w czasie suszy, ale w tych miejscach, gdzie jest teren bardzo podmokły, jest już wykonana pierwsza warstwa stabilizacji, także już nic tam złego wydarzyć się nie może. W najbliższym czasie cierpliwość tych najbardziej zniecierpliwionych mieszkańców Cierpic nie będzie na nic narażona, bo od już w najbliższym czasie rozpocznie się robienie tej warstwy mineralno cementowo emulsyjnej. Teraz będzie przygotowana właśnie warstwą wiążącą z masy asfaltowej, tak jak jest to zrobione na odcinku od drogi wojewódzkiej do kościoła w Cierpicach. Tutaj już nie ma żadnych utrudnień. Jezdnia jest szersza. No, to znaczy, nie ma żadnych utrudnień w sensie przyjazdu, gdzie trwają prace, ale tam, gdzie trwają prace, czyli tam, gdzie jest budowany chodnik, no to jednak jakieś tam utrudnienia są. Natomiast no myślę, że ci, którzy uważali, że takiej drogi nie było, to będą no teraz już wiedzieć, że mówili prawdę, ale w sensie takim pozytywnym, że takiej drogi na pewno nie było, nie będzie, tylko będzie dużo lepsza, ponieważ no, ten materiał, który był i miał jakieś znaczenie na tej drodze, to ciągle trafił, a do tego dochodzi stabilizacja. I do tego dojdą dwie warstwy asfaltu. To tak no bardzo bym prosił, żeby tym pracom głowom tłumaczyć, żeby się niepotrzebnie nie denerwowali, bo absolutnie nie mają żadnej najmniejszej nawet racji. Ale ich wątpliwości tych mieszkańców nie przeszkadzają w kontynuacji? Nie, ich wątpliwości po prostu no tylko fachowców prosi mieszkańców. Ale ponieważ w Polsce jesteśmy, że na budowie dróg się wszyscy znają i na leczeniu. Na wszystkich? A w zasadzie to na wszystkich znają. No, generalnie to jest właśnie taki brak szacunku dla umiejętności, dla wiedzy innych osób. Każdy chce być mądrzejszy od fachowca. Także tak to wygląda. No i myślę, że sprawa, jeżeli chodzi o inwestycje z kolei takie nasze, to najważniejsza, zostały złożone oferty w przetargu na budowę Domu Kultury w Warmińcu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te środki, które mamy do tej pory zabezpieczone ze względu na inflację, będą niewystarczające. Stąd tak naprawdę odciągaliśmy termin sesji, mając nadzieję, że jeszcze w lipcu ze względu na sprawy związane z absolutorium, to ta sesja musi się odbyć. Niemniej jednak na dzisiejszej sesji no, nie jesteśmy w stanie jeszcze podać rozstrzygnięcia tego przetargu. W przetargu wzięły udział bardzo duże firmy. No, ze względu na głównie też na sytuację, jaka jest na rynku, na te ciągle zmieniające się ceny. Te najtańsza oferta jest na około, jak będzie rozstrzygnięcie, będziemy mówić dokładnie. Zresztą, no, jeżeli ktoś jest ciekawy, to zobaczy też na naszej stronie, bo informacja z sesji otwarcia ofert została umieszczona w internecie. Przekracza 15,5 miliona złotych.
20 miliona, ale jedna oferta, piąta oferta, bo 5 było. Piąta oferta pod względem cenowym od zdecydowania obiektu to jest 28 milionów. Nie przekraczam. No, w związku z tym, że po prostu musimy poczekać na rozstrzygnięcie tego przetargu, na pewno będzie konieczność sesji no, gdzieś tam w pierwszej połowie, sierpnia, jeżeli tylko będziemy mogli coś powiedzieć na temat, tego przetargu. Także to są to takie najistotniejsze informacje. Nie chciałbym tego przedłużać. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania tutaj odnośnie informacji, to proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo pana. Ja mam pytanie. Panie wójcie, czy w tej modernizacji sieci elektrycznej jest ujęte nasze osiedle i nasze oświetlenie? Chodzi mi o te słupy, które w Nerwerzu padały, żeby się jakieś tam nieszczęście nie stało i wtedy będziemy to robić w trybie awaryjnym. Więc jeżeli chodzi o oświetlenie publiczne, to generalnie w naszym wniosku nie podawaliśmy jakichś tam zbędnych konkretów. I określiliśmy tylko, że chcemy wybudować oświetlenie publiczne na długości 15 km. I tak jak wspomniałem, na pewno zechcemy zrealizować te inwestycje, które są już zaprojektowane i oczywiście one wynikają z tego, że zakład energetyczny będzie przebudowywał tam sieci i to prędzej czy później musielibyśmy zrobić. I to jest głównie po kolei tak jak było projektowane. Osiedle w Dobczy, Misany, Kowale, no i w zasadzie jeżeli chodzi o Dobczy, to, tyle. Praktycznie cała Pawłowa plus do tego Nowiny w Majdanie Siemiawskim, czyli to są te zadania, które są już zaprojektowane. Mieliśmy przystępować do projektowania i brzydko mówiąc wykorzystać do tego projektanta, który projektuje sieć niskiego napięcia w Cieplicach, ale tutaj po prostu będziemy robić i tą sieć w takim wariancie zaprojektuj i wybuduj. Panie wójcie, prawdę mówiąc tak krótko, to znaczy, że nie ma... Nie. Jest? Oczywiście, no bo do tych... Jeszcze chcę jedno podkreślić, że zależy nam na takich rozwiązaniach, które pozwolą nam zmieścić się w przewidywanej wartości tego zadania. Stąd nawet wstrzymaliśmy zamierzenie polegające na tym, że będziemy na osiedlu Dobczy realizować, ponieważ no, takie osiedlowe oświetlenia, jeżeli chodzi o kilometr, oświetlenia są stosunkowo tanie, a osiedle tutaj w Adamówce jest wręcz idealny, dlatego że są kable i trzeba tylko wymienić słupy. Także tutaj ten efekt, który musimy osiągnąć, czyli mieć 15 km tego oświetlenia, to... Ale chciałem odpowiedzieć szczerze, żeby Państwo wiedzieli, co będzie robione. Dziękuję. A co coś tam na przykład na Betonówce, bo tam właśnie nie ma nic? Więc przede wszystkim nasza tutaj strategia polega na budowaniu oświetlenia publicznego, tak?
tam, gdzie jest konieczność, która wynika z planów zakładu energetycznego. Natomiast jeżeli będziemy mieć te kilometry jeszcze do dyspozycji, to na pewno musimy je wykorzystać. Panie wójcie, jeszcze jedna sprawa, bo tam brakuje takich punktowego oświetlenia, powiedzmy na kolonii, tam za Bogdanem Norkiem, po prostu tam się chociaż dwie lampy przydały. To samo... No to na pewno takie punktowe nie są możliwe zrealizowania z tego projektu, bo my tam się musimy wykazać po prostu kilometrami. A gdy będziemy udawać, że zawieszenie jednej lampy to jest budowa jakiegoś oświetlenia. Można się? Ale to jeszcze zatrzymał łąkę. Nie, no. Ale tam nie ma nic, nie? Proszę Państwa, jeszcze... Znaczy są 3 doły, 1 doły. 2, 3, 4, 5. 5, no. A są 7, to nie mają oświetlenia. Ale to, proszę Państwa, jedno chcę powiedzieć. Szanse na koncerty życzeń już były. No. Rozchwalanie pieniędzy, takie jak ma chociażby miejsce przy szkole w Cieplicach, gdzie będzie jeden oddział, bo mamy klasę pierwszą i drugą, ona częściowo będzie się uczyć razem. Teraz ani ja, ani Państwo radni pewnie nie spodziewaliśmy się, że moje słowa, że nie możemy marnować pieniędzy, będą miały aż tak duży wymiar, bo skończyły się czasy, że utrzymanie budynku jest tanie. I my w tej chwili, nie dość, że będziemy zatrudniać nauczycieli do nauki 5 uczniów w klasie, to jeszcze będziemy ponosić olbrzymie koszty utrzymania budynku. I nic na tym świecie nie dzieje się bez skutków ubocznych. Nic nie jest zadane. Nie wiem, co teraz zrobić, bo się pewnie nie da, ale znowu pojawiają się sygnały, że będą kolejne urlopy do ratowania zdrowia i będzie sytuacja taka, że pewnie wy kierowaliście się troską o zatrudnienie nauczycieli, a będziemy w sytuacji takiej, że trzeba będzie zatrudniać dodatkowych nauczycieli. No to już jest naprawdę panowie. Jesteśmy bogatą gminą, mamy sobie radę. Tak, w związku z tym takich konceptów życzeń proszę nawet nie zgłaszać. Ale panie wójcie, nie wszyscy radni głosowali na tym. Ale proszę Państwa, ciała kolegialne mają to do siebie, że odpowiadają wspólnie. I na rozmowę. No, pan głosował dobrze i u pana akurat będzie to wyglądać. Ale nie z tego powodu. Ale już 3 lata temu był projekt zrobiony, tak? Troszkę ładunek, że nauczycieli idą. Ale proszę państwa, no to może nie ma dzieci. Że projekt. Przewodniczący, to jest jeszcze 5 punktów. Zamykamy z dyskusję tutaj już w punkcie 5. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Proszę pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o budżet na rok 2022, proponujemy zwiększyć dochody budżetu na rok budżetowy o kwotę 255 410 zł 53 groszy. I z tego dochody bieżące o 150 410 zł 53 grosze. I na to składają się następujące wpływy. Z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5359 zł. Z
podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych 18 600 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7 314 zł i 53 groszy. Wpływy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 118 137 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania realizowane w ramach programu Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azot 6 tysięcy zł i dochody majątkowe o 100 tysięcy zł. To jest przyznana dotacja na modernizację dróg terenowych do gruntów rolnych. I w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 305 410 zł i 53 grosze. Z tego wydatki bieżące o kwotę 155 410 zł i 53 grosze. Jest to odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 372 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic miejskich na terenie gminy 59 237 zł. 98 groszy. Wydatki związane z opłatą przyłączeniową do sieci gazowej budynków szkoły podstawowej 11 910 zł. Dotacja celowa za pobyt dzieci z terenu gminy na żłobkach w przedszkolach niepublicznych na terenie innej gminy 12 000 zł. Koszty dowozu dzieci do szkół i przedszkoli ponoszone przez rodziców 22 000 zł. Dowóz młodzieży szkolnej do szkół podstawowych 30 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym na Danówce 1278 zł. 86 groszy. Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 3197 zł. 16 groszy i szkoła na Danówce 2094 zł. 69 groszy. I szkoła w Radanie Siemiackim 1102 zł 47 groszy. I wydatki w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy na podstawie artykułu 9 ust. 4 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7314 zł i 53 grosze. I realizacja projektu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 8100 zł. I wydatki majątkowe o kwotę 1 150 000 zł, w tym modernizacja drogi terenowej do gruntów rolnych w obrębie Adamówka działka o numerze ewidencyjnym 507 150 000 zł. Budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 1 milion złotych i zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 1 milion 50 tysięcy złotych. Z tego wydatki majątkowe o kwotę 1 milion 50 tysięcy złotych, w tym przebudowa dróg gminnych na terenie gminy 50 tysięcy złotych i budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy 1 milion złotych. Proszę Państwa, tutaj ta największa zmiana jest to zmiana, którą ja wcześniej sygnalizowałem, że specjalnie czekamy z przetargiem na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach gminy Adamówka, ponieważ tam mieliśmy przeznaczone na realizację tej inwestycji 2 miliony złotych. Były to środki, które pochodziły z dwóch źródeł. Jedno z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to środki, które są dedykowane tylko i wyłącznie na to zadanie, które było we wniosku. A milion złotych na budowę instalacji fotowoltaicznych przeznaczyliśmy z nagrody, którą gmina otrzymała w wysokości milion złotych, w skrócie mówiąc, za szczepienia.
no wiemy, że bez względu na to, jakie będzie rozstrzygnięcie, to za 1 000 000 złotych na pewno będzie, będzie nam potrzebny w tym roku na finansowanie tego zadania. Stąd ma wyjaśnienie dotyczące tej najistotniejszej zmiany w proponowanej zmiany w budżecie. Zgodnie z artykułem 9 z indeksem 3 ustępu 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty z tytułu za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. I dochody wynoszą 7 314,53 zł, i wydatki również taką samą kwotę. A szczegółowe kwoty zmian są ujęte w załączniku do uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, wydatki zielone funkcjonowanie świetnie. 60 tysięcy prawie, co to jest? I drugie pytanie, ta dotacja celowa, czyli u nas brakuje miejsc przy szkołach, że będą gdzieś dzieci poza terenem naszej gminy? Więc jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to na poprzedniej sesji, po posłyszeniu, to znaczy nie wiem, na sesji? Nie. To za zarządzeniem ze względu na wzrost cen energii musieliśmy po prostu no, zmniejszyć wydatki, które były na świetlicach wiejskich. Natomiast te środki no, są niezbędne nawet na to, żeby sfinansować drobny remont, który był zrobiony przy byłej szkole w Krasnej. Także to nie jest na jakieś nowe zadanie, tylko na bieżące funkcjonowanie i na pokrycie tych wydatków, no, które nie mogły zostać zrealizowane ze względu na sytuację, jaka się pojawiła no, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania. I jeżeli chodzi o przedszkola, to no tutaj niestety przepisy są takie, że rodzic ma prawo wybrać sobie przedszkolę. A my z kolei mamy obowiązek zapłacić gminie, do której ona chodzi, koszty jego utrzymania. Ja to już przy dyskusji przecież odnośnie szkoły w Ciebicach, jak ona jest nie bardzo potrzebna. Pokazywałem, że to są prywatne przedszkola. Ale tam też one dostają dotacje. To nie jest zupełnie tak, że gminy to nie interesuje, ale na przykładzie Ciepłic więcej dzieci chodziło do przedszkoli poza terenem naszej gminy niż do przedszkola w Ciepłicach. A my było 3. Takie są fakty. To znaczy tak, ja absolutnie nie kwestionuję tego, że te dzieci są przez rodziców dowożone, bo najczęściej są dowożone do miejsc, w których ci rodzice pracują. I to wynika z potrzeby. Tylko, że jeżeli jest argument, że my nie możemy dowieźć do Adamówki dla tych, którzy nigdzie nie pracują, to jest argument naprawdę nie. Ale tu nie mamy wyjścia. No. Takie są przepisy i nic nie możemy w tym zakresie zrobić. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 5/34.
4/2022 Rady Gminy Adamów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Tutaj pan mi przed chwilą treść uchwały przedstawił, myślę, że nie ma sensu jej dalej czytania. Czy jest taka wola pana prawny? Dobrze, więc otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały zleca się panu burmistrzowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Tak jak wspomniałem przy okazji, będziemy mieć dwie tytuły tak samo brzmiące uchwały. Pierwsza z nich dotyczy realizacji projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. I w tej uchwale postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określonych w budżecie gminy na rok 2022 w wysokości 421 457,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenia usług społecznych gminy Adamówka w ramach dwóch pakietów usług społecznych Społeczna Adamówka w ramach realizacji projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka dofinansowanego z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Źródłem pokrycia tego zobowiązania będą dochody z przyznanej pomocy ze środków Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5/335/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. W paragrafie 1 postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2022 w wysokości 465 663,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania świadczenie usług specjalistycznych z zakresu aktywizacji społecznej i terapii zajęciowej reakcji ruchowej w wyniku kompetencji społecznych wsparcia edukacyjnego oraz doradczego dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy Cieplicanka. Świadczenie usług transportowych dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy Cieplicanka i przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków dla 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy Cieplicanka. W ramach realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy Cieplicanka w gminie Adamówka dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wójt Sławomir Karpacki.
wyjścia i źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, będą dochody z przyznanej pomocy i środków Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo panu Mikowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Mam pytanie. Proszę. Jaki czas jest to zobowiązanie? Kiedy to będzie rozliczenie czasowe? Są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 5/36/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie osiągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 9. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka. Poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie chciałbym zadać pytania, chciałbym rozwijać się na raporty. Wszystko Państwo macie na piśmie. Natomiast na jedno chciałbym zwrócić uwagę. Po raz pierwszy w historii gminy Adamówka liczba mieszkańców przekroczyła w niekorzystnym kierunku w pewnym sensie dla naszej gminy ma liczną liczbę 4000. Zawsze ta liczba mieszkańców była powyżej 4000. W roku 2021 spadła na koniec roku do 3988 osób. A było to między innymi spowodowane tym, że urodziło się w roku 2021 29 dzieci, a to wrócę do oświaty, urodziła się jedna klasa, a zmarło 49 osób. No pewnie to było też spowodowane. Pozycja 559. Rada Gminy Adamówka uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2021 rok udziela się wotum zaufania
Wójtowie gmina Dmówka, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Dmówka za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dmówka. Proszę pana wójta. Myślę, że przy sprawozdaniu to też króciutko tylko ponad te najistotniejsze liczby. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to były one planowane w wysokości 24 155 286 zł i 42 grosze. Natomiast zostały wykonane w wysokości 25 655 936 zł i 88 groszy, czyli w wysokości 106,2% planu. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to wydatki budżetowe planowane były w wysokości 27 187 076 zł i 78 groszy i wykonane zostaje w wysokości 22 737 027 zł i 91 groszy, czyli w wysokości 86,6%. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawe i niespotykane do tej pory sytuacje związane z budżetem, to chciałbym zwrócić uwagę na, już to może na to też nie zwracałem, że po raz pierwszy zdarzyło nam się tak, że zaplanowane dochody, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców, na plan 550 tysięcy wykonaliśmy 580 173 zł i 72 grosze, czyli ten plan był wykonany z przekroczeniem wysokości 5,5%, a jednocześnie zaplanowane niższe wydatki w całości zostały pokryte z tych opłat i nawet została nam pewna nadwyżka na rok bieżący. I jeszcze jedna taka ciekawa informacja, też jak to tak jak z tą liczbą mieszkańców przekroczyliśmy w tym negatywnym sensie, czyli spadliśmy poniżej 4000 mieszkańców naszej gminy, to w gospodarce leśnej po raz pierwszy sprzedaż drewna przekroczyła 1 000 000 zł, w związku z tym to już są naprawdę nie bez znaczenia wpływy do budżetu gminy, który no przecież ze wszystkimi dochodami raptem przekracza niewiele 20 milionów. To wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły 1 344 427 złotych 15 groszy. No i mogę tak po sportowemu powiedzieć, dobra pasa jest kontynuowana w roku bieżącym. Tylko ona się nie kończy. Ale to tylko bardzo dobrze świadczy o naszej gospodarce leśnej, bo oczywiście już została podjęta decyzja, że o wstrzymaniu wycinki. Już nie wiemy. I to jest dobry też
Chyba nie. Natomiast no, chciałbym też, jeżeli chodzi o gospodarkę, w zakresie gospodarki komunalnej, no, powiedzieć, że świetnie nam idzie przy sprzedaży wody, bo mamy wpływy w wysokości 315 606 zł i 38 groszy, a koszty utrzymania stacji wodociągowej, sieci wodociągowej i nawet na wydatków inwestycyjnych, co prawda niewielkich, to tylko 195 494 zł 23 groszy. Ale już niestety, jak przejdziemy do drugiej naszej działalności w gospodarce komunalnej, czyli odprowadzenie ścieków, co prawda wpływy wynoszą 367 621 zł 70 groszy, ale niestety utrzymanie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych to kwota 622 183 złote i 68 groszy. Co prawda razem z wydatkami inwestycyjnymi, ale tylko w wysokości 5 tysięcy złotych. Także tutaj no, nie ukrywam, że te koszty mogłyby być niższe, być może i wcale nie o małą kwotę, gdyby była inna kultura korzystania z sieci kanalizacyjnych. To zawsze będę podkreślał, niestety to, co ludzie wrzucają do kanalizacji, czasami budzi zdumienie nawet, w jaki sposób oni tego potrafią dokonać. Ale pojedyncze, to czyli po co tu chodzi? Czy by ludzie rozwijają dźwięki na całej władzy? Tak. Ale trzeba skontrolować to jest dźwięki też w naszych gminach. Bo też to trzeba być wielkie, bo nie wiadomo, czy to jest wielkie. Ale proszę Państwa, ale to mówię, to w ogóle na 100% nigdzie nie brakowało pokrywy na spółdzielnicy. Jeżeli gdzieś brakuje, to tylko dlatego, że właściciel tej nieruchomości, bo też nie, przecież nie będę się tłumaczył, że ktoś do mnie przyszedł na to, tylko pokrywy. Tak, to jest oczywiste. Także tu jest ewidentne i teraz też jest takie podejście, że nie skontrolują. Skontrolować możecie wy. My nie jesteśmy w stanie, tak nie jesteśmy w stanie, i pewnie może to proszę mówić, ale nie jesteśmy w stanie dopilnować hydrantów i nie jesteśmy w stanie dopilnować spółdzielnych, bo ktoś na pewno widzi takiego, który wrzuca na przykład śmieci albo przepraszam, padło w górę. Ja myślę, panie wójcie, że albo poszli pilnować. Ja myślę, panie wójcie, że potrzebujemy trochę takiej edukacji, żeby, nie wiem, jakieś ulotki jakieś takie, coś w tym rodzaju, żeby tym ludziom przekonać, co mają robić i jak się zachowywać w takim przypadku, że to nie jest służyć do sąsiadowie, tylko po prostu i może coś w tym rodzaju. I na dodatek koszty, wiadomo, no to jest podstawa do tego, żeby wystąpić o ochranie. Nie ochranie, o podniesienie tylko stawki. Panie wójcie, ja mam pytanie takie. Co roku jest tak ileś tam niezapłaconych, wymaganych i tak dalej. Za bardzo za różne te układy. Co z tym się dzieje? Czy to jest wyegzekwowane, czy umorzone? Więc od razu szybciutko. Ci sami, czy. Więc od razu powiem. Nie zdarza się, żebym podpisywał decyzję o umorzeniu. Każdemu tłumaczę w prosty sposób. Jak idziesz do sklepu i kupujesz kilogram cukru, to nigdy nie występujesz z wnioskiem, żeby ci ktoś obniżył albo podarował opłatę. To jest normalny towar i
za towar się płaci. Owszem, tylko że te zobowiązania, one nie są małe, na pewno musimy przystąpić do bardziej energicznej egzekucji. Natomiast to nie ma nic wspólnego z tymi rozbieżnościami. Te rozbieżności, proszę zobaczyć, że są bardzo duże. One wynoszą ponad 250 tysięcy. To myślę, że jak pan 15% z tego są zaległości, to nas ma. Także tutaj głównie jest to, że bez przerwy są problemy z pompami w pompowniach, bo one są. Ja odniosłem wrażenie, że to po prostu są ci, którzy uważają, że im się należy, a oni nie mają za co płacić i gmina im podróżna wszystko. Nie, ale tutaj naprawdę dużo zależności nie wymarzamy i prędzej czy później to tam każdego dopadnie w jakiś sposób. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Nie. Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 5/38/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Adamówka za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Uchwała 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka za 2021 rok. O przedstawienie opinii regionalnej poproszę. Ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 559 oraz artykuł 271.
pierwszej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2009 roku nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Radomówka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomówka za 2021 rok. Sprawozdanie finansowe. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wójta z wykonania budżetu za rok 2021. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Radomówka, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radomówka oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radomówka. Udziela się absolutorium dla wójta Gminy Radomówka za 2021 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób, co zostało przyjęty na terenie gminy Radomówka. Gratuluję serdecznie panu wójtowi udzielonego absolutorium jednogłośnego i życzę panu owocnej współpracy, jak również owocnej pracy na rzecz samorządu lokalnego. Tutaj panom radnym jednocześnie serdecznie dziękuję za te poparcie i udzielenie jednogłośne absolutorium dla pana wójta gminy. Poproszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, to pan z tego podziękowania nie próbuje wyręczyć, ale to jednak nie przysługuje prawo podziękowania panu przewodniczącemu i całej radzie i wszystkim szefom komisji za współpracę, która przyniosła takie efekty, ale pozwólcie, że chciałbym z tego miejsca podziękować też tym, dzięki którym mogliście to taką uchwałę podjąć, bo za sukcesem nikt nie stoi jedna osoba, dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim najbliższym współpracownikom, pani skarbnik, pani dyrektor, panu sekretarzowi i wszystkim pracownikom, których praca przyczynia się na to, że nasza gmina, bo myślę, że jest dobrze postrzegana, a takiej współpracy z Radą Gminy z kolei, jak jest Gmina Radomówka, zapewne nie jeden samorządowiec by sobie życzył, także bardzo serdecznie państwu za to dziękuję. Dziękuję również. Punkt 13. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Radomówce za 2021 rok. Ja bym tutaj panowie też sprawozdanie bardzo obszerne otrzymaliśmy, też prawie dwa tygodnie temu. Nie wiem, czy pani dyrektor coś zechce zabrać głos, czy ewentualnie będzie odpowiadać na pytania. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pani dyrektor. Drodzy Państwo, Centrum Usług Społecznych w Radomówce, jak wszyscy wiecie, powstało
1 lipca 2021 roku na mocy uchwały Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie dodania statutu Centrum Usług Społecznych oraz przekształcenia istniejącego ośrodka pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Centrum Usług Społecznych w Adamówce realizuje wszelkie zadania dotychczas realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce. Ponadto realizuje nowe zadania wynikające z ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Jest to przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy potrzeb potencjału społeczności lokalnej, realizowanie uchwalonego programu usług społecznych, koordynowanie indywidualnych planów usług społecznych, tworzenie tych indywidualnych planów usług społecznych, a także organizowanie społeczności lokalnej. I te wszelkie nowe zadania, drodzy Państwo, realizowane są przez Centrum od 1 lipca 2021 roku. Tutaj tylko tak pokrótce. Mieliśmy możliwość przekształcenia się, bo przekształcenie się Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych wynikające z ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych jest zadaniem własnym gminy, jednak o charakterze nadal fakultatywnym. My tą możliwość mieliśmy sfinansowania tej możliwości przekształcenia się z projektu Power 2014-2020 i na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości około 2,5 miliona złotych, stanowiące w całości środki zewnętrzne. Tutaj nie ponosiliśmy żadnych środków własnych na cel właśnie przekształcenia i świadczenia usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce. To tylko taka krótka historia. Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych, które miało miejsce w okolicach 21 listopada 2021 roku, aby tutaj uczcić nie tylko przekształcenie się OPS w CUS, ale również Dzień Pracownika Służb Społecznych, Pracownika Socjalnego. Drodzy Państwo, jak przez ten czas 2021 roku aż do chwili obecnej zmienia się struktura i zatrudnienie w OPS-ie, w Centrum Usług Społecznych, drodzy Państwo, a więc do 31 maja 2021 roku struktura zatrudnienia w Centrum Usług Społecznych wyglądała w sposób następujący. W Ośrodku Pomocy Społecznej, na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stał kierownik OPS-u, następnie główny księgowy i występowały w nim cztery sekcje. Sekcja pomocy środowiskowej i świadczeń, sekcja asysty rodzinnej, sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz sekcja świadczeń wychowawczych i świadczenia dobry start. Drodzy Państwo, w związku z przekształceniem OPS w CUS, a także w związku z wygaszaniem niektórych świadczeń, które dotychczas były realizowane przez OPS, przede wszystkim świadczenia Dobry Start, w tym roku świadczenia wychowawczego, zmieniliśmy tą strukturę i od 1 lipca 2021 roku struktura zatrudnienia w Centrum Usług Społecznych wygląda w sposób następujący. Sekcja świadczeń pomocy środowiskowej i świadczeń została przekształcona w zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i na czele tej sekcji stoi już obecnie kierownik, jest to organizator pomocy społecznej. Powstał nowy zespół do spraw organizowania usług społecznych, zespół kierowany przez organizatora usług społecznych, w ramach którego zatrudnieni są koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych. Do 31 maja 2022 roku w ramach tej sekcji funkcjonował również Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka. W tym momencie jest to nowy zespół i za chwilę Państwu przedstawię tutaj właśnie Centrum Usług Społecznych. Powstało nowe stanowisko pracy w związku właśnie z przekształceniem OPS w CUS, organizator społeczności lokalnej. Powstał zespół, znaczy zmiana nastąpiła nazwy zespołu sekcji do spraw asysty rodzinnej, powstał zespół do spraw asysty rodzinnej, natomiast dwa zespoły, zespół do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia Dobry Start
przeobraził się w jeden zespół. Jest to zespół do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i karty dłuższej rodziny, który od 1 czerwca bieżącego roku nosi już nazwę zespołu do spraw świadczeń rodzinnych, dlatego że również wygasza nam się teraz kolejne świadczenie, przeszło świadczenie wychowawcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc w tym momencie nasza struktura wygląda właśnie w ten sposób. Mamy 5 zespołów, dwa samodzielne stanowiska pracy. Na czele Centrum Usług Społecznych stoi dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamowce, który jednocześnie wykonuje obowiązki organizatora usług społecznych, czyli kierownika zespołu do spraw organizowania usług społecznych. Informacja finansowa, drodzy Państwo, z wykorzystania budżetu Centrum Usług Społecznych tego PRS-u w 2021 roku. Centrum Usług Społecznych w Adamówce w roku budżetowym 2021 wydatkowało łączną kwotę 8 299 84 zł i 20 groszy. Było to, drodzy Państwo, o 544 218 19 groszy, czyli 7,02% więcej niż w roku budżetowym 2020. Jednak tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że były to główne środki wydatkowane tutaj w rozdziale 852-95, to pozostała działalność pomocy społecznej, w której o 812 tysięcy, z kolei 73,06 groszy wydatkowano więcej niż w roku 2020, a z tego 818 661 074 zł stanowią środki zewnętrzne na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programy ministerialne, czyli tutaj zadania pozyskane, to nasza dodatkowa działalność Centrum Usług Społecznych. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę wydatków w 2021 roku, to można tak pokrótce sobie przeanalizować. Ciągle wydatki wzrastają, również w tym roku wzrastają, dlatego my ciągle dążymy, nawet teraz składaliśmy w Centrum Usług Społecznych projekt na deinstytucjonalizację usług społecznych. Mamy nadzieję, że otrzymamy te środki, to są kolejne środki z Ministerstwa Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, aby te osoby starsze, niesamodzielne, niezaradne życiowo, jak najdłużej pozostały w środowisku zamieszkania i aby one nie umieszczane były w domach pomocy społecznej, w tej strefie instytucjonalnej, dlatego że, tak jak widzicie, drodzy Państwo, rokrocznie wydatki na domy pomocy społecznej wzrastają i tutaj jak mamy drugą kolumnę, wydatki w 2021 roku na domy pomocy społecznej wyniosły 142 252 złoty 18 groszy, czyli o ponad 31 tysięcy więcej środków własnych wydatkowanych na ten cel niż w roku 2020. Już teraz taką samą proporcję widzę w roku ubiegłym, bo te wydatki rokroczne, jak wspominałam, wzrastają. Jeżeli chodzi o zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, tutaj, drodzy Państwo, wzrosły nam zasiłki około 5 tysięcy, były to zasiłki, wydatki na zasiłki celowe dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe z pomocy społecznej, bo często są takie osoby, przede wszystkim starsze, którym te dochody przekraczają, ale wymagają wsparcia finansowego zespołu do spraw realizacji zakresu pomocy społecznej. Jednak ogólnie wydatki w tym zakresie zmalały o 11 tysięcy, ponad 11 tysięcy mieliśmy mniej dotacji, bo takie były mniejsze zapotrzebowanie na zasiłki okresowe, czy też zasiłki tutaj inne. Natomiast zasiłki stałe, wydatki na ten cel wzrosły o około 1500 zł. Takim ważnym dla mnie tutaj rozdziałem przede wszystkim to, co chciałabym Państwu przedstawić dzisiaj, przede wszystkim jest zmniejszenie wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o około 50 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o środki własne gminy Adamówka. I to nie dlatego, że my po prostu już teraz nie opiekujemy się osobami starszymi, tylko dlatego, że mamy środki zewnętrzne, które pozyskujemy na ten cel, ale w tym momencie są zaoszczędzone wydatki, jeżeli chodzi o właśnie usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Ważnym tutaj spostrzeżeniem, co chciałam, żeby Państwo zauważyli, to też sprawozdanie zaznaczyłam na czerwono, 818 661 zł 74 groszy wzrosły nasze wydatki. Wzrosły nasze wydatki na pozostałą działalność Centrum Usług Społecznych, które stanowią, nie wiem, czy ja tego nie włączyłam. Które stanowią po prostu środki pozyskane z funduszy europejskich bądź też z środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Podsumowując, tutaj warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o nasze środki zewnętrzne, drodzy Państwo, w roku 2021 już wydano o 162 tysiące, prawie 163 tysiące mniej środków zewnętrznych na zadaniu tutaj wspieraniu rodziny, ale pomimo wszystko pozyskaliśmy więcej, co ważne, tutaj właśnie kolumna trzecia, 555 749,23 groszy mieliśmy więcej pozyskanych środków w 2021 niż w 2020. Tutaj są nie tylko środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale również z dotacji, niż w roku 2020, a wydaliśmy mniej środków własne o ponad 11 tysięcy złotych. Już mając na uwadze to, że odejęliśmy to 160 ponad tysięcy na realizację programu Dobry Start. Drodzy Państwo, kolejnym działem, takim bardzo ważnym zadaniem, jeżeli chodzi o realizację zadań pomocy Centrum Usług Społecznych, jest oczywiście pomoc społeczna. Dlatego, że drodzy Państwo, osobowym celem działalności Centrum Usług Społecznych wynikającym z statutu Centrum Usług Społecznych jest przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Tak też ten transfer świadczeń pieniężnych, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych, nie tylko usługi społeczne, ale również ten transfer jest również bardzo istotny, gdyż ciągle są osoby, rodziny na terenie naszej gminy wymagające wsparcia w zakresie właśnie tych podstawowych potrzeb i ze świadczeń pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 182 rodziny. Jednak to już, drodzy Państwo, jest 128 rodzin mniej niż w 2020 roku. W tych rodzinach zamieszkiwało łącznie 648 mieszkańców gminy, co stanowi, drodzy Państwo, ponad 15% osób zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. Tutaj, jeżeli chodzi o te świadczenia z pomocy społecznej i te 182 rodziny, to generuje przede wszystkim realizacja programu Posiłek w Szkole i w Domu, bo gro rodzin w głównej mierze korzysta właśnie z tego programu, to kwalifikuje się do 150% kryterium dochodowego i jednocześnie wchodzi właśnie tutaj w szereg rodzin korzystających z pomocy społecznej. Drodzy Państwo, bo właśnie z tego programu skorzystało w 2021 roku łącznie 295 osób i tak to były 51 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 229 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, podstawowej lub ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, a także 15 osób starszych, niepełnosprawnych, których my ten posiłek dowozimy do miejsca zamieszkania. Ważną informacją również jest ta informacja, iż pracownicy socjalni poza realizowaniem zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających właśnie z ustawy o pomocy społecznej realizują również zadania wynikające z przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów naszych szkół, a także szkół tutaj ponadpodstawowych. I w 2021 roku tą pomocą objętych było w pierwszym półroczu 2021 roku, a tak naprawdę w drugim półroczu roku szkolnego poprzedniego 89 uczniów. Natomiast w okresie wrzesień, grudzień 2021 roku stypendia otrzymało około 91 uczniów i tutaj na ten cel przeznaczono około 50 tysięcy złotych. Teraz, drodzy Państwo, chciałabym odnieść się do tego, co wskazałam. Wskazałam, iż wydaliśmy około 50 tysięcy mniej na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Drodzy Państwo, tak owszem. Dlatego też tych usług opiekuńczych, które my przyznajemy na podstawie ustawy o pomocy społecznej wynikającej z artykułu 36 ustawy właśnie o pomocy społecznej,
Przyznaliśmy mniej, bo wyłącznie 6 osób skorzystało z takich usług i tych usług świadczyliśmy w liczbie 518 godzin. Ale to tak jak wspomniałam, dlatego, że mieliśmy inne możliwości, drodzy Państwo. Osoby starsze w naszej gminie zostały objęte wsparciem w ramach tutaj projektu, który realizujemy we współpracy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Drodzy Państwo, jest to program, projekt wsparcia opiekuńcze gminy Adamówka. I tutaj, drodzy Państwo, wsparciem w ramach usług opiekuńczych jest 12 osób, 12 osób było w 2021 roku, teraz jest 10 osób objętych tym wsparciem. W ramach tego projektu zrealizowano w 2021 roku 4052 godziny usług opiekuńczych. Ponadto osoby starsze i niepełnosprawne objęte były tutaj usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Było to 10 osób i świadczyliśmy w ramach tych usług 1058 godzin. Tutaj było to możliwe dzięki realizacji programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Największe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych świadczymy w ramach realizacji nowych naszych działań wynikających z zadania realizacji Centrum Usług Społecznych i organizowania usług społecznych w gminie Adamówka i jednocześnie realizacji projektu Centrum Usług Społecznych Adamówka, dlatego że tutaj wsparciem w ramach usług asystenta osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej w 2021 roku, chociaż te usługi świadczyliśmy od września 2021 roku, objęliśmy 32 osoby, realizując łącznie 3374 godziny usług. Ponadto, drodzy Państwo, realizowaliśmy program ministerialny, rządowy program Wspieraj Seniora i tutaj wsparciem objęliśmy 150 osób starszych powyżej 65 roku życia. Były to osoby, które w związku z pandemią koronawirusa nie wychodziły z domu, zostawały i nasi pracownicy Centrum Usług Społecznych mieli możliwość dowożenia im zakupu, przywożenia artykułów z Podkarpackiego Banku Żywności. W związku z powyższym o 49 osób więcej w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku zyskało wsparcie w zakresie właśnie usług opiekuńczych, asystenckich czy też wspierających innych w związku z realizacją tych poszczególnych działań. Struktura wydatków OPS, czyli wydatków na zadania w zakresie właśnie pomocy społecznej, tutaj pokrótce, zasiłki stałe otrzymało w 2021 roku 10 osób, okresowe 31, dożywianie mamy łącznie tutaj kwotę na dożywianie wydatkowaną 324 tysiące, 225 zł 16 groszy, z tego dofinansowanie tej dotacji to jest 259 tysięcy i 200 zł. Co jest ważne, pomoc materialna o charakterze socjalnym, łącznie stypendia, zasiłki szkolne przyznaliśmy 105 uczniom. Jeżeli chodzi o organizowanie usług społecznych i powstałe Centrum Usług Społecznych, to tutaj tak jak drodzy Państwo wspominałam, też braliście Państwo w tym udział, pobraliście łącznie, przeprowadzaliśmy tutaj na zasadzie partycypacji diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej. Było to najważniejsze z wydarzeń, które miało wpływ później na uchwalenie programu usług społecznych i świadczenie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Ta diagnoza miała charakter zarówno badania materiałów zastanych, tych materiałów za biurka, jak i również przeprowadziliśmy tradycyjne wywiady indywidualne ze 180 osobami dorosłymi mieszkańcami gminy Adamówka, a także prowadzone były zorganizowane wywiady grupowe z trzema celowo dobranymi grupami osób. Były to liderzy lokalni, osoby starsze, a także rodzice dzieci do 15 roku życia. W związku z tą diagnozą potrzeb potencjału społeczności lokalnej opracowano program usług społecznych, w ramach którego realizujemy od września 2021 roku dwa pakiety usług społecznych. Jeden pakiet skierowany jest do osób starszych i niepełnosprawnych, drugi do osób, do rodzin z dziećmi. Te pakiety są odpowiedzią, drodzy Państwo, na działania z zakresu wspierania rodziny, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz reintegracji zawodowej i społecznej. Program usług społecznych został uchwalony przez Państwa
na sesji Rady Gminy 29 czerwca 2021 roku, a głównym jego celem jest oczywiście zwiększenie dostępności do kompleksowych usług społecznych realizowanych, świadczonych na terenie gminy Adamówka. Ważnym zadaniem i tutaj uzupełnieniem usług społecznych, które są realizowane przez Centrum Usług Społecznych, jest organizowanie społeczności lokalnych, czyli są to działania samopomocowe, wolontaryjne, a także sąsiedzkie, realizowane przez nowo zatrudnioną osobę na stanowisku organizatora społeczności lokalnej. Tak pokrótce, drodzy Państwo, przedstawię Wam tutaj zadania, działania, które były realizowane przez naszego SLO-ca w 2021 roku. Było to spotkanie ze społecznością lokalną w miejscowości Pawłowa, pobudzenie tej społeczności, która w ramach pobudzenia zorganizowała kurs komputerowy, a nawet pojechała na wspólną wycieczkę bodajże z kołem gospodyń wiejskich w Adamówce. Ponadto odbyło się świąteczne pieczenie pierników. Tutaj też koło gospodyń wiejskich wspólnie z naszym placówką wsparcia dziennego oraz organizacją społeczności lokalnej i społecznością lokalną przygotowało pierniczki świąteczne. Takim bardzo fajnym wydarzeniem organizującym społeczność lokalną, drodzy Państwo, było wydarzenie związane z rozwojem lokalnej filantropii, które powiązane było przede wszystkim z konkursem pod nazwą Rodzinny Projekt Świąteczny, odbyło się w grudniu 2021 roku. I to nie jest tak, drodzy Państwo, że my nigdy nie pamiętaliśmy o osobach starszych, niepełnosprawnych, nie przekazywaliśmy im tak zwanych pakietów wigilijnych żywnościowych. Owszem, ale było to zakupywane po prostu i przekazywane osobom starszym. W tym momencie koło gospodyń wiejskich z terenu gminy Adamówka przygotowały same pakiety wigilijne, a rodziny z dziećmi przygotowały stroiki świąteczne, które wzięły udział w tak zwanym tym konkursie na najpiękniejszy świąt stroik bożonarodzeniowy. Każda osoba starsza nie tylko była najedzona, ale również nie czuła się samotnie przy tym wigilijnym stole, dlatego że po prostu czuła tu atmosferę świąt Bożego Narodzenia, gdyż każdy dostał taki świąteczny stroik. I myślę, że to w tym roku będzie miało jeszcze większy wymiar, bo wiele rodzin na przykład, nie tylko myśląc po prostu o wygranej nagrodzie, ale również o wsparciu tych osób starszych, przygotowało więcej stroików, aby nikt właśnie nie został bez stroika. Mając na uwadze realizowane usługi społeczne, realizujemy je w ramach dwóch pakietów. Jeżeli chodzi o pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak wspominałam, świadczymy usługi asystenta osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, a także opiekę wytchnieniową. I łącznie w 2021 roku tutaj wsparciem w ramach usługi asystenta osoby starszej objęto 15 osób, zrealizowano 1376 godzin. Jeżeli chodzi o asystenta osoby niepełnosprawnej, również 15 osób niepełnosprawnych zostało objętych tym wsparciem i zrealizowano 1557 godzin. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, było to około 1440 godzin. I wsparciem zostały objęte dwie osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi. Tutaj zdjęcia z tej działalności. Mając na uwadze również ten pakiet pomocy, integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, pamiętamy również przede wszystkim o tym, że osoby starsze nie generalizujemy, nie mówimy tak mamy kolokwialnie do jednego worka, że to są tylko osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To są osoby, które wymagają również wsparcia w życiu kulturalnym, pobudzenia aktywności społecznej, integracyjnej. W ramach wsparcia tych osób uruchomione i prowadzone są trzy kluby seniora na terenie gminy. Wsparcie w ramach klubu seniora objętych jest około 45 osób. Kluby seniora działają w trzech miejscowościach. Jest to Torcza, Adamówka i Cieplice. Ponadto w ramach usług realizowanych przez Centrum Usług Społecznych od września 2021 roku realizujemy pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla rodzin z dziećmi. I tutaj, drodzy Państwo, świadczymy usługi w trzech placówkach wsparcia dziennego. Poza wsparciem opiekuńczym te placówki dostarczają, drodzy Państwo, naszym dzieciom wsparcia specjalistycznego. Jest to wsparcie w zakresie zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej. I w 2021 roku przeprowadzono łącznie 499 godzin specjalistycznego wsparcia. To jest bardzo dużo i myślę, że to wsparcie na pewno było naszym dzieciom potrzebne. Tutaj zdjęcia z naszych placówek wsparcia dziennego.
zadań, które wspominałam, realizujemy również zadania dotychczas realizowane przez OPS. Jest to oczywiście realizowane z zakresu świadczenia rodzinnych. Łącznie na świadczenia, na zasiłki rodzinne w 2021 roku wydatkowano kwotę 547 926,29 zł. To było przyznane 4667 świadczeń. Przyznano również wiele tutaj dodatków. Dodatki przede wszystkim z tytułu urodzenia się dziecka. 13 dzieci urodziło się w ubiegłym roku, 13 dzieci. Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego, wychowawczego. Było to 48 takich świadczeń. Co ważne, były to dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Tutaj wypłacono 1092 świadczenia na kwotę około 90 tysięcy złotych. Takim ważną zmianą, przede wszystkim wzrostem w 2021 rokiem, co ciągle się dzieje, że tak powiem, jest to wzrost wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, czyli zamiany tak naprawdę zasiłku dla opiekuna, czy też zasiłku, świadczenia właśnie dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi na świadczenia pielęgnacyjne. Wynika to przede wszystkim z zapisów Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że niepełnosprawność mogła powstać u osób również przed 18 czy też 24 rokiem życia i nie możemy generalizować po prostu opiekunów osób niepełnosprawnych, że ci mają otrzymywać 320 zł, a ci pozostali 2119, jak to jest w roku bieżącym. Dlatego ta kwota tych tutaj świadczeń pielęgnacyjnych w 2021 roku wzrosła o 162 638 zł w stosunku do roku 2020. Realizujemy oczywiście świadczenia wychowawcze, realizowane były w 2021 roku. Wypłacono 426 świadczeń na kwotę 4 150 583,12 zł. Oczywiście również realizowany jest fundusz alimentacyjny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, drodzy Państwo, otrzymało tutaj było, czyli wypłacono 135 świadczeń na kwotę 62 700 zł. Realizowana również jest karta dużej rodziny. Wydano łącznie 49 kart dużej rodziny, a jednak o 72 mniej niż w 2020 roku. Realizujemy również zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W ramach tego zadania, drodzy Państwo, odbyło się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 4 grupy robocze rodzin, w którym w 2021 roku wystąpiło zjawisko przemocy w rodzinie. W naszej gminie było to 9 rodzin, jednak jeżeli chodzi o osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w 2021 roku jest to 17 osób, w tym 12 kobiet, w tym 2 powyżej 65 roku życia, 4 mężczyzn i 1 dziecko do 13 roku życia. Realizujemy również zadania z zakresu wsparcia, wspierania rodziny. Jest to, dotyczą one zatrudnienia asystenta rodziny. W 2021 roku zatrudnionych było łącznie 2 osoby na stanowisko asystenta rodziny, dlatego że jedna była zatrudniona na umowę o zastępstwo. Łącznie objętych wsparciem tutaj usługami asystenta rodziny skorzystało z tego wsparcia 10 rodzin, 2 powyżej 3 do 12 miesięcy oraz 8 powyżej 1 roku. 2 rodziny w 2021 roku zakończyło współpracę z asystentem rodziny. Już, drodzy Państwo, kończę. Jeżeli chodzi o aktywność projektową, konkursową, to jest też taki ważny dział, na który warto wspomnieć, jeżeli chodzi o działalność Centrum Usług Społecznych w Adamówce, dlatego że w 2021 roku realizowaliśmy łącznie 3 projekty, nadal je realizujemy, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przede wszystkim jest to projekt Centrum Usług Społecznych Społeczne Adamówka, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie około 2,5 miliona złotych. Projekt Dzienny Dom Pomocy Cierpiczanka. W ubiegłym roku dokończyliśmy tutaj przebudowę i adaptację budynku byłej szkoły podstawowej pod działalność
dziennego domu pomocy. Dopiero tą działalność rozpoczęliśmy 15 marca bieżącego roku, dlatego też w tym sprawozdaniu o tej działalności nie wspominam. Mając na uwadze ten projekt na to dofinansowanie, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 997 270 zł 50 groszy. Ponadto we współpracy z Caritas Archdiocezji i Przemyskiej realizujemy projekt wsparcia opiekuńcze gminy Adamówka i dzienny dom pomocy w zboiskach. I w ramach tego projektu dla gminy Adamówka na 2021 rok przewidziana była kwota 454 346 zł. Były to te usługi opiekuńcze oraz zatrudnienie 4 osób w ramach umów o pracę, które świadczyły te usługi opiekuńcze. Ponadto realizujemy zadania i te programy ministerialne. W 2021 roku było to przede wszystkim asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Na ten program otrzymaliśmy 35 792 zł 54 grosze. Jeżeli chodzi o posiłek w szkole i w domu, na ten cel, tak jak wspominałam, otrzymaliśmy 259 200 zł. Realizowaliśmy również program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora, na który otrzymaliśmy około 19 000 zł. Bardzo ważnym zadaniem, i tutaj jeżeli chodzi o działalność Centrum Usług Społecznych, jest współpraca międzysektorowa, również współpraca nie tylko z podmiotami ekonomii społecznej, ale także z innymi instytucjami w zakresie wsparcia mieszkańców gminy. W zakresie tego wsparcia my, drodzy Państwo, współpracujemy przede wszystkim ze Stowarzyszeniem In Progress, które w 2021 roku świadczyło na terenie gminy Adamówka usługi społeczne w ramach właśnie projektu Centrum Usług Społecznych Adamówka. Współpracujemy z Caritas Archdiecezji Przemyskiej nie tylko w realizacji projektu, o którym wspominałam, ale również przekazuje nam Caritas artykuły żywnościowe dla osób starszych i niepełnosprawnych na naszej gminy. Współpracujemy oczywiście z Adamowską Spółdzielnią Socjalną, a przede wszystkim w zakresie realizacji przygotowania, stworzenia i podania posiłków dla dzieci w szkołach, a także dla osób starszych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w roku bieżącym. Także z kołami gospodyń wiejskich oraz ochotniczymi strażami Straży Pożarną, bez których tak naprawdę nie wyobrażam sobie naszej działalności, dlatego że też na bieżąco pomagają nam w dystrybucji żywności, a także w organizowaniu społeczności lokalnej. Współpracujemy również z innymi podmiotami, mają tutaj przede wszystkim na uwadze Centrum Promocji Biznesu Pawła Zająca, firmę Stawie, a także serwis Zdzisław Sikora. To są to firmy, dzięki którym mieszkańcy naszej gminy korzystają z kursów komputerowych, a również objęci są stażami zawodowymi nawet w chwili obecnej. Największą współpracę, drodzy Państwo, tego chciałabym ją tak pokrótce jeszcze przedstawić, to jest praktycznie ostatni slajd mojej wypowiedzi, jest to współpraca z Podkarpackim Bankiem Żywności. Drodzy Państwo, z Podkarpackiego Banku Żywności otrzymujemy naprawdę bardzo duże wsparcie, dlatego też chcę o nim wspomnieć. Nasi mieszkańcy, nie tylko ci, którzy wymagają tego bezpośredniego wsparcia, czyli kwalifikują się do pomocy żywnościowej, bo ich dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego, otrzymują wsparcie żywnościowe i tym wsparciem w 2021 roku objętych było 794 mieszkańców naszej gminy i w ramach tego wsparcia z programu właśnie operacyjnego Pomoc Żywnościowa otrzymaliśmy ponad 60 000 ton żywności. Drodzy Państwo, mieszkańcy również są objęci wsparciem tutaj takich działań towarzyszących, czyli mają prowadzone szkolenia w zakresie edukacji finansowej, żywienia dietetycznego, wsparcia są kulinarne, a także inne działania aktywizujące dla tych uczestników. Ponadto, drodzy Państwo, otrzymujemy inną pomoc żywnościową, która jest skierowana do wszystkich mieszkańców. Szczególnie to zauważalne jest w tym roku. Nawet jutro, drodzy Państwo, kolejny transport pojedzie do Banku Żywności, bo otrzymamy jeszcze kawę, herbatę i płynę do makijażu. Ale tak naprawdę cały czas otrzymujemy wsparcie dla osób, którzy posiadają, właściwie zakwaterowują i zapewniają wyżywienie mieszkańcom, obywatelom Ukrainy. Tutaj w tym roku oni otrzymali nawet kuchenki mikrofalowe, odzież, na bieżąco artykuły higieniczne i żywnościowe. W ubiegłym roku otrzymaliśmy, drodzy Państwo, prawie 20 ton jabłek, ponad 8 000 sztuk serka homogenizowanego, gumy do rzucia, wafelki, cukierki, napoje słodycze, maseczki ochronne, także płyny do dezynfekcji. Wartość wsparcia, ogólna wartość wsparcia w 2021 roku z Podkarpackiego Banku Żywności dla gminy Adamówka wynosi prawie 300 000 zł. Drodzy Państwo, ostatni slajd.
Wnioski i rekomendacje. Co ja chciałabym w tym miejscu powiedzieć? W tamtym roku rozpoczęliśmy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie naszej gminy w związku z tworzeniem Centrum Usług Społecznych i jego działalnością. Mamy nadzieję, że ten proces będzie się rozwijał i że te usługi społeczne w naszej gminie i ta polityka społeczna będzie ciągle się rozwijała, bo to wiąże się wyłącznie i tylko i wyłącznie z wzrostem jakości życia naszych mieszkańców. Dlatego, że drodzy Państwo, rozwój lokalnej polityki społecznej, rozwój usług społecznych dla mieszkańców jest bardzo istotny w tej zmieniającej się strukturze życia naszych rodzin, w procesach demograficznych, których my doświadczamy. My zauważamy procesy starzenia się naszego społeczeństwa i wiemy, jak bardzo ważne są nie tylko usługi opiekuńcze, ale również jak bardzo ważne są działania skierowane do osób starszych, które idziemy do pomocy, także w klubach seniora, aby te osoby jak najdłużej pozostawić w miejscu zamieszkania i aby jak najdłużej mogły cieszyć się właśnie tym życiem w społeczności lokalnej w gminie Adamówka. Dziękuję. Na rok szkolny 2020-2023.
Przedstawienie projektu uchwały, proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W paragrafie pierwszym tej uchwały ustala się o średniej cenie jednostki paliwa z dnia na rok szkolny 2022-2023 w następującej wysokości. Benzyna bezołowiowa 95, 7,45 zł za litr, olej napędowy 7,73 zł za litr i autogaz LPG 3,29 zł. I traci moc uchwała nr 4/30/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 9 maja 2022 roku. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5 łamane przez 40 była łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku. W sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2022-2023. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamiast za wniesioną opłatę, bo jeżeli ktoś tam daje ponad
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstały w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę 300 kg rocznie. Zużyte opony 8 sztuk. Ale panie wójcie, odnośnie tu opon, nie chcą odbierać opon w ciągu. No nie odbierają ciągu. Ale to, bo to nie są opady komunalne. Są. Tylko trzeba zapłacić. Niektórzy rolnicy się burzą, że... Ale za, z czego, z jakiego powodu się burzą? No to samochodu wezmą ciągnika, że nie samej opony nie wezmą. Nie. Z opony komunalne to jest opon związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rolnicy prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi działalność rolniczą. Ale no to rolniczy nie jest. Sprzeda ciągnik, nie mam problemu. Jest to bardzo marginalne, powiedzmy, takich opon może być na całej wiosce w ciągu roku 10. No to tym bardziej można za to zapłacić. Delikatnie mogą być 10. To powstało z tego, bo przedtem brali wszystko. Później nie ma więcej. Właśnie widziałem czego? Wiedzieli, że to nie jest opona samochodu, tak? Czy unikanie? Ale ludzie nie wiedzą. To się burzą. W lesie patrzyłeś? Się burzą ludzie, to zutylizować. A na domu też.
Natomiast jeżeli chodzi odpady z tej działalności rolniczej, to no, czekamy na ogłoszenie jakiegokolwiek naboru. W roku ubiegłym był nabór. Odpowiedź była taka, że nie było no, co składać we wniosku. Bo my musimy wykazać rolników, którzy zgłosili do nas chęć oddania tych no, barów, woli rolniczych i tak dalej, worków, sznurków. Te rozporządzenia są w porządku, to powinno odpowiedź iść do tych obowiązek. Jeżeli mamy chronić środowisko, to dlaczego my nie mamy... To powinno być to na zasadzie pojemników Łopreszta. Faktura odwozi do punktu, gdzie oni mają obowiązek. To znaczy, proszę Państwa, no ja no nie chcę rozstrzygać, która forma była dobra. W pierwszym roku ta odpowiedź była bardzo fajna. Wtedy odbiliśmy 20 wątek, jak się nie mylę. A w roku ubiegłym kilku rolników tylko złożyło. Składają zadania na złożenie. No i miejmy nadzieję, że jak będzie to... rolników jest to co roku, to mniej. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne pytania są z projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5, łamane przez 43, łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego odbierania odpadów komunalnych. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Proszę Państwa, proponujemy do sprzedaży działkę, która w ewidencji gruntów jest oznaczona jako działka numer 671 łamane przez 5 o powierzchni 3 m2. Jest to działka, która nie jest działką rolniczą, jest położona w okolicach przepływającej tam rzeki do potoku. Zainteresowany tą działką jest właściciel sąsiedniej działki, niemniej jednak ze względu na wielkość działka będzie sprzedawana w przekazie ograniczonym. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5, łamane przez 44, łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka.
trwa poniżej 7 dniem podjęcia. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Adamówka. Proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Jeszcze tylko uzupełnienie może do takiego nieoficjalnego pytania. Jeżeli chodzi o działkę pod ten supermarket, to toczy się postępowanie w sprawie decyzji lokalizacyjnej i dopiero po tym będzie... Jeżeli będzie już pozytywne, to... Jeżeli będzie pozytywne, to wtedy będzie sprzedaż, ale jeżeli już jesteśmy przy sprzedażach, to chciałbym powiedzieć, że działka za SKR-em, no jeszcze nie podpisany jest akt notarialny, ale będzie sprzedana za 160 tysięcy złotych. A sprzedaliśmy też dwie działki w Pawłowej za łączną kwotę, nieduże, za łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Nieduże działki jesteśmy, bo tutaj Paweł Kończyk wysłał, pokazał pytanie, że miał jak sprzedać działki tam na Kowalach, na Krasnym. No ale dużej działki, dużej powierzchni, tak no dużej powierzchni, ja uważam, że nie powinniśmy takiej powierzchni sprzedawać. Ale jeśli na inwestycje gospodarcze, jakieś inwestycje gospodarcze, gospodarczą jakąś tam? No, jeżeli zapłaciłby tak jak za tą działkę przy SKR-ze, że tam ponad 100 tysięcy złotych, to może myślę. Proszę Państwa, duże działki, jeżeli mogę tak tylko wtrącić, na pewno należy zmienić politykę w zakresie nawet dzierżawy dużych działek. Bo my się bawimy w sentymenty, a nikt z nami się w sentymenty nie bawi. A mielibyśmy szansę wydzierżawiać duże powierzchnie, a mamy takie duże działki, które są tam uszatkowane i powoli na tych takich absolutnie nierynkowych warunkach są wydzierżawiane. Moglibyśmy wydzierżawiać w drodze przetargu za dużo, dużo większe pieniądze. I wydaje mi się, że w tym zakresie to trzeba sobie zmienić. I w tej chwili mamy takich, którzy gdzieś tam jakieś poprzetargowe dzierżawy płacą po 1000 zł za hektar bez mrugnięcia okien, tylko się pytają, czy mogą dalej dzierżawić. Także powiedzieć, że samorząd nie jest biznesem, żeby to się samorząd ma być biznesmenem. Nie do końca się zgodzę. To nie skutki się dodanie. Odnośnie tego, co powiedziałem biznesem. Po prostu samorząd jest za społeczeństwo. Samorząd jest za społeczeństwo. Nie można społeczeństwa taką cenę wyżmykać. A nie, proszę Państwa. Samorząd jest dla społeczeństwa, to wójt jest po to, i wójt jest po to, żeby z majątku gminy dla tego społeczeństwa uzyskać jak największe wpływy, bo z tego korzystają tylko jednostki. Tylko jednostki. I nie może być tak. To zupełnie taka podstawa była przy sprzedaży drewna. To nie pana. Bo pan akurat popierał, że coś zrobiliśmy z drewnem. Pan akurat popierał, ale tak powinno być. Każdej jednej działalności. Nie możemy, jeżeli my możemy działkę wydzierżawić za 1000 zł, nie możemy jej wydzierżawić za 250. Bo to jest działanie wbrew społeczeństwu dokładnie. Po prostu ja patrzę innymi kategoriami. Ja myślę o działkach naszych, które mamy naprzeciwko swojej posesji. Co każdy ma. Ale przepraszam, my chyba jesteśmy w innym punkcie. Tak. Ale zbieżne jest. Możemy nauczycieli z działkami. Podyskutujemy kiedyś na komisję. Ewentualnie w sprawach różnych. Więc ustala się tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że sprawy pedagogów i właśnie generalnie pedagogów i psychologów w szkołach są uregulowane w ustawie o systemie oświaty. Do tej pory ilość etatów psychologa czy pedagoga tak naprawdę nie była w żaden sposób uregulowana. W tej chwili jest to uregulowane i ta ilość tych etatów będzie rosnąć. A jednocześnie Karta Nauczyciela nie ustala wymiaru godzin dla tych specjalności. Ale nie ma tutaj też organ prowadzący, czyli w tym przypadku Rada Gminy, dowolności. W Karcie Nauczyciela jest określone, że specjalności nauczycielskie mogą mieć maksymalny wymiar godzin w etacie w wysokości 22 godzin. I tak im proponujemy. Dla dobra dziecka. Im będzie więcej godzin miał pedagog, a ilość etatu jest określona w ustawie, to będzie więcej godzin świadczył dla uczniów. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania z tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5/45/2022 Rady Gminy Ramówka z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów, pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Ramówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, proszę bardzo, pan Mit jako pierwszy. Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 18 tutaj w tej sali będzie kontynuowana strategia na nowy okres programowania lokalnej grupy działania Kraina Sama. Bardzo bym prosił, byłoby myślę, że nie fajnie, gdyby nie było tutaj rady. Oczywiście informacja o tym, że takie konsultacje będą jest w internecie od już pewnego czasu co najmniej, ale ja rozumiem, że nie wszyscy musieli na to zwrócić uwagę, także dlatego bardzo proszę. Po godzinie 18 na pewno skończymy a proszę Państwa, to jest bardzo ważne, bo teraz idzie nacisk na to, żeby działania, które są realizowane, były realizowane zgodnie z potrzebami mieszkańców. Skąd władze lokalnej grupy działania mają wiedzieć, jakie są potrzeby mieszkańców? Oczywiście to nie jest tak, że na wszystko mogą być te środki przeznaczone, zawsze środki, jakie są na realizację różnego rodzaju programów, są niewystarczające, żeby zrealizować wszystko. Dlatego ważne jest, żeby na tych konsultacjach panowie uczestniczyli. Chciałem też jeszcze powiedzieć, chociaż na pewno jeszcze przed tym wydarzeniem się spotkamy, w ostatnią sobotę.
odpoczynki. No i myślę, że bo już przypomniałem panu dyrektor CUS-u, że na tych pożytkach będziecie mogli zobaczyć osiągnięcia naszych seniorów. Oni na razie występują, jeżeli chodzi o te nasze gminy, to raczej w takich mniejszych, przy mniejszej widowni, ale mają już doświadczenie w występach przy szerokiej widowni, bo występują poza granicami naszej gminy, jak ładnie to określę. I dlatego myślę, że warto też zobaczyć seniorów z terenu naszej gminy na dożynkach. Może nie zechcą u nas występować, skoro za granicą mieszkają? Zechcą. Nie mogę czekać. Także dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś sprawy? Panie Wójcie, jeszcze pytałem, sołtys prosił się zapytać, u podania ten zakup, czy będzie robione, czy nie, bo tam mówi, że ma ludzie kupione, czy zakończone, to znaczy, że będzie dużo lików, a na ludzi, jakie jest, proszę. Proszę panu zapytać, czy to będzie robione, czy Pani protokolem, tak również tutaj pracownikowi, który obsługuje Radę Gminy.